metale i ich stopy podlegają obróbce cieplnej. Poddawane są różnym procesom, by zmienić ich mikrostrukturę i tym samym zwiększyć plastyczność, wytrzymałość, twardość czy odporność na pękanie lub ścieranie. Potrzebne są do tego specjalistyczne piece przemysłowe. Nierzadko mają wielkość czteropiętrowego bloku. Czołowe firmy z branży samochodowej, lotniczej czy energetycznej wytwarzają w nich wymienniki ciepła, łożyska, koła zębate, układy lądowania czy poszycia samolotów, narzędzia chirurgiczne, proszki do drukarek 3D, a nawet monety i medale. W zasadzie na każdym kroku spotykamy się z przedmiotami, które w procesie produkcji musiały zostać poddane obróbce termicznej. Odwiedzamy firmę Seco Warwick. Piece przemysłowe polskiego producenta goszczą już w 70 krajach, a tworzone są przez tysiące specjalistów. Dziś zobaczymy, jak są produkowane. Żeby powstał taki piec, potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Dlatego najpierw odwiedzamy laboratorium metalograficzne, gdzie tworzone są receptury i wykonywane próby technologiczne na obrabianym termicznie materiale. Tutaj bada się własności mechaniczne, a pod mikroskopem sprawdza mikrostrukturę, twardość, wielkość ziarna oraz grubość warstwy utwardzonej. Dzięki tej wiedzy można odpowiednio dobrać parametry techniczne urządzenia, by właściwie uszlachetniać materiały. Każdy piec jest dedykowany do odpowiedniej technologii i procesu, a nawet do danego elementu. Po wykonaniu badań swoją pracę mogą rozpocząć konstruktorzy, którzy opracowują dokumentację techniczno-rysunkową, na podstawie której zostaną wykonane pojedyncze podzespoły złożone później w całość. Czasem takich rysunków jest ponad 1000 i to tylko dla jednego urządzenia. Zaczynamy od hali obudów, gdzie wypalany jest odpowiedni kształt blachy razem z otworami technologicznymi. Tak przygotowana blacha formowana jest następnie w walcarce. Zanim rozpocznie się spawanie, elementy obudowy oraz drzwi pieca są piaskowane. W ten sposób ich powierzchnia jest oczyszczana i wyrównywana. W tym samym czasie przygotowywany jest kołnierz pieca. Podczas spawania piec nabiera kształtu. Po dołożeniu kołnierza i drzwi tworzone jest jego wnętrze. Montowana jest komora grzejna, systemy pompowe, wodne, chłodzenia i gazów procesowych. Rozwiązanie zaczyna przypominać profesjonalny piec przemysłowy, ale nie mógłby on pracować, gdyby nie sterujący nim mózg, zamknięty w inteligentnych szafach sterowniczych, które odpowiadają za bezpieczeństwo elektryczne urządzeń. Są ośrodkiem agregującym wszystkie dane dotyczące stanu pieca oraz procesów, a także kontrolują obróbkę cieplną. Dzisiejsze rozwiązania nie są uruchamiane za pomocą jednego przycisku czy włącznika. Dziś piece obsługiwane są ekranami dotykowymi, tabletem czy telefonem, a jeśli dodamy do tego okulary rozszerzonej rzeczywistości, można wyobrazić sobie poziom technologiczny rozwiązania. Seco Lens między innymi mogą opracowany wcześniej model 3D pieca nakładać na jego rzeczywisty obraz, umożliwiając monitoring, diagnostykę, doglądanie procesu produkcji, zdalną naprawę, a także zaplanowanie najbardziej optymalnego układu linii produkcyjnej na hali. By tworzyć tak zaawansowane i skomplikowane piece, potrzebny jest dział R&D, który współpracuje z uniwersytetami technicznymi, politechnikami, ośrodkami naukowymi i instytutami badawczymi na całym świecie. Przekonaliśmy się, że proces powstawania pieców jest niezwykle złożony. Jak długo trwa taka realizacja? Czasem jest to 15 tygodni, ale bywają i rozwiązania składające się z kilku tysięcy elementów, wówczas realizację rozwiązania liczymy w latach. Są to linie długie na 100 metrów, gdzie serce systemu, mowa tutaj o piecu, mierzy 40 metrów. Tak ogromne piece często muszą być montowane bezpośrednio u klienta, bo choć same hale są duże, to trudno na nich zmieścić urządzenie wysokości świebodzińskiego pomnika Chrystusa. Odniesienie do tego pomnika nie jest przypadkowe, bowiem to w Świebodzinie mieści się siedziba główna firmy i 20 tysięcy metrów kwadratowych hal produkcyjnych z setkami pracowników.